prasie pojawiły się pogłoski o tym, że Zagłębie Lubin oszczędza na stadionie. Rzecznik klubu Wacław Wachnik zaprzecza tym doniesieniom i zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą, a zakończenie prac planowane jest na koniec czerwca tego roku. Pierwotnie zakładano oddanie stadionu na 15 marca. Informowaliśmy już, że termin uległ zmianie i to nie jest żadna tajemnica, przyznaje Wacław Wachnik i dementuje doniesienia, jakoby Zagłębie Lubin nie było w stanie zakończyć budowy. Jak Zagłębie Lubin podało informację, że będzie budować nowy stadion, to też wiele osób powątpiewało w to, że faktycznie taka inwestycja ruszy. Jak ruszyła taka inwestycja, to wszyscy zaczęli się zastanawiać, czy Zagłębie skończy budowę. Teraz z kolei prace nadal trwają, a wszyscy się zastanawiają, czy mamy pieniądze na to, żeby inwestycję dokończyć. Mamy pieniądze na to, także tutaj nikt nie powinien się tym martwić. Mimo wszystko władze Zagłębia zaczęły szukać oszczędności i zrezygnowały z montażu telebimów. Rzecznik klubu przyznaje, że telebimy to świetny dodatek do całej oprawy meczu. To jest taki gadżet, innymi słowy wisienka na torcie, ale nikt nie powiedział, że tych telebimów na pewno nie będzie w przyszłości. Wacław Wachnik zaznacza, że już po ukończeniu budowy Dialog Arena klub będzie się starał o dodatkowe pieniądze na to, żeby telebimy pojawiły się na stadionie. Monika Kaczmarska, Radio Elka.